I wpadłem. No wpadłem oczywiście. Co mi tam? I tak jestem świadkiem. Co wiem, to mówię. Niczego złego na nasz kraj nie powiedziałem. Nie na naszą stronę, jakby... Tak jak widziałem, jako świadek, że te zdarzenia tak przebiegały, bardzo proszę. Powiem wszystko, co widziałem. Koło krzyża stoją milicjanci. To może panu zaszkodzić? A co ja mam do ukrycia? Przecież nie łamię prawa. Zapytają o dokumenty, bardzo proszę. A milicja... powinna mnie chronić. Ja się bać w zasadzie nie powinien. U nas w Rosji tak się przyjęło, że wszyscy boją się milicji. Wszyscy siedzą i się boją. Kamery były u nas niesprawne w tym momencie, kiedy samolot spadał. Kamery już od miesiąca czy dwóch nie działały. To znaczy, monitor pokazywał, ale to się nie nagrywało na twardym dysku. Gdyby nie to, to kamera, która u nas wisiała na budynku, wszystko by dobrze sfilmowała. Sam moment upadku. Potem okazało się, że w tym momencie nie działała. Czy jest film z 10 kwietnia 2010 roku z waszych kamer przemysłowych? Nie, one nie działały. One nie działały? Nie działały. Ale w ogóle nie działały? W ogóle. One po prostu filmowały, ale nie zapisywały. Służby już o to pytały. A wie pan, że ta kamera widziała moment upadku? Widziała, nie widziała. Ona wisiała na tylnej ścianie, ale ona była ustawiona w dół, nie w górę. Była skierowana na płot, a samolot leciał wyżej, nad płotem. A w ogóle był czas, że wy nagrywaliście film z tych kamer? Na samym początku, ale potem twardy dysk się skończył. Szkoda, że tego nagrania nie ma. Jeśli by było nagranie, no ale na co ono mogłoby mieć wpływ? Samolot upadał. Upadał. To, co się wydarzyło... My myślimy, że tam można by zobaczyć ostatnie sekundy lotu. Tam niczego na nagraniu nie byłoby widać. Tam jakość taka... Kamera na 5 metrów widzi, a samolot był 100 czy 200 metrów za nami. Ona by uderzenia nie zobaczyła. Wszystko stąd widać. Na filmie z tej kamery można by zobaczyć spadający samolot. Być może. Gdzieś tam. On tutaj doszedł i tam nisko już lotem koszącym. Tam zaczepił skrzydłem, już za moment uderzył w ziemię. Gorzej, że tu się trochę zmieniło. Drzewa wycięli, wyższe były. Drogę ułożyli. Tam on zaczepił, a tam gdzieś upadł. Za drzewami. Tam. Ja gdybym była zdrowa, bo ja poszłam 8 marca do szpitala i nie uzyskałam przytomności dopiero w maju, także ja nic nie wiedziałam. Natomiast myślę, żebym zrobiła wszystko, żeby żaden z nich nie pojechał. Ja tej ziemi boję się. Ja, jeżeli chodzi o Rosjan, to nawet mi... nie przychodzi do głowy, żeby im wierzyć. Naprawdę, po prostu nie przychodzi mi do głowy. Nawet przez sekundy. Po prostu myślę, że... To ja myślę, że tam są różni ludzie, tylko są okropnie zastraszeni.
Tak myślę, że oni się boją. Boją się, bo ale jeżeli chodzi o Rosjan, to oni są chyba tak, ci szczególnie w tym otoczeniu tego putinowsko-miedwiedziewowskim, to oni są chyba, bo przecież są tam inni ludzie, przecież nie możemy powiedzieć, że wszyscy są tacy, ale ci, którzy są w tym, to oni po prostu inaczej myśleć nie potrafią. Sądzę, że już nawet nie potrafią. Przedstawiciel konsulatu prosił nas, jak ktoś przyjedzie, to zadzwońcie. Ja zadzwoniłem, jak przyjechaliście. On prosił, żeby o wszystkich Polakach informować, tak? Polacy czy delegacje przyjeżdżają, tak. I dzwonić do niego, jak przyjeżdżają i nasze, i wasze. Tak powinno być z nim uzgodnione. A każdy nasz konsul czy przedstawiciel zawsze tak prosi o to, o kontakt? Czy to specjalnie my tak wyróżnieni jesteśmy? Bo tu wjazd jest zakazany i każdy wasz przyjazd powinien być z nim uzgodniony. Inaczej wy nie macie prawa przyjeżdżać na ten teren. Możecie piechotą, ale tam wjazd zamknięty. Dlatego my powinniśmy meldować o każdym przyjeździe i wy powinniście do niego zadzwonić i powiedzieć, że tu byliście. I jeśli będziecie jeszcze przyjeżdżać, to podajcie cel waszej następnej wizyty i kiedy przyjedziecie. Macie zezwolenie? Na zdjęcia jest potrzebne zezwolenie. Nie wolno. Chodźcie, proszę. Kto chce takiego zezwolenia? Na podstawie jakich przepisów? Od kogo to polecenie? Od dowódcy batalionu. Co takiego? Dowódcy batalionu? Zadzwońcie. Ja mogę dać telefon. Wybaczcie, ale można tu zapalać świece. Już rozmawialiśmy o tym. Według mnie ktoś tu czegoś nie rozumie. Tu jest 40 metrów poniżej pasa, tu gdzie stoimy. Możecie sobie wyobrazić. A ostatnia komenda była 10 metrów od ziemi, a według przyrządów to było o wiele poniżej pasa. I samolot odchodzi od ziemi. Pilot wychodzi z tego strasznego spadania, z tego niebezpiecznego zbliżenia z ziemią. On wychodzi zwycięsko. We mgle, kiedy nie ma na czym zaczepić oka, kiedy człowiek widzi i czuje samolot tylko za pomocą przyrządów, według przyrządów. Wybaczcie, ale ani jeden pilot nie powie, jak za pomocą przyrządów, będąc na granicy przepadania w płaski korkociąg, wyjść z tego. Niechże wyjdzie ktokolwiek. Niech mi ktoś pokaże choć jednego człowieka, który za pomocą przyrządów wyszedł z płaskiego korkociągu. Na przykład na małej wysokości na tym zboczu wyjść na 110 metrów takim dużym samolotem. No ale automat powoli rozpędzał silniki i zdarzyło się to, co wiemy. Potem samolot nie zdołał nabrać bezpiecznej wysokości, żeby się nie zderzyć z brzozą. Jeśli by zdołał nabrać choćby jeszcze 5 metrów, to byłoby wystarczająco, żeby wykonać lot. Thank you.
A na jakiej wysokości on tu powinien lecieć? Tu powinien być na wysokości 100 metrów. 100 metrów, jak się zaczęło spadanie i niebezpieczne zbliżenie do Ziemi. Potem nastąpiło niebezpieczne zbliżenie z Ziemią. Zachowanie samolotu się od 100 metrów w dół dla mnie jest niewytłumaczalne. Nie widziałem pokazanych odczytów z czarnych skrzynek, gdzie konkretnie byłoby pokazane parametry pracy silników. O tym ciągle się mówi, ja o tym mówię. Silniki, wszystkie trzy, a szczególnie silnik drugi, newralgiczny w tym samolocie. Bo jeżeli cokolwiek w tym silniku się stało na wysokości 100 metrów czy niżej, to on mógł wpłynąć z takich czy innych względów na zakłócenia pracy instalacji hydraulicznej. A ta instalacja hydrauliczna prowadzi cały samolot. Jak nie ma tej instalacji, jak coś się z nią dzieje, nie takiego jak sobie myślimy, to kapitan może sobie długo ciągnąć za wolant na siebie, chce odejść do góry. Nie ma reakcji samolotu, bo on nie ma czym sterować. Prawdę powiedziawszy, to wszystko to, co mówiła pani Anodina, to wydaje mi się, z góry odrzucam, przepraszam, że tak mówię, ale po prostu wydaje mi się, że to jest po prostu jedno kłamstwo i to chyba nawet źle zbudowane. Oni chyba nawet tego nie potrafią dobrze. Dlaczegoż świat w to wierzy? Nie wiem. Proszę bardzo, możemy zacząć prezentację. Obecność w kabinie załogi głównego dyrektora protokołu oraz dowódcy sił powietrznych oraz przewidywana negatywna reakcja głównego pasażera w opinii psychologów lotniczych wywierało to właśnie presję psychologiczną na członków załogi i wpłynęło na podjęcie decyzji o kontynuacji lądowania w każdych warunkach i właśnie chcę podkreślić w warunkach niebezpiecznych. Nikt nikomu żadnych rozkazów nie dawał. Były zwykłe rozmowy, w spokojnych warunkach. Na spokojnym stanie. I nikt, ani dowódca, ani drugi pilot, ani nawigator nie mógł. Oni siedzieli w słuchawkach, po prostu.